Mam ten os, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Wszystkim wbrew, na ten gest nie stać. Co tam burzy mnie? Andrzejkowe popołudnie pełne wróżb, zabaw i gier dla najmłodszych zorganizowano w kawiarni Kulturalna w niedzielę 19 listopada. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i osobą, która poprowadziła całe to spotkanie, była Milena Nowicka. Dzieci nie trzeba było długo namawiać do wspólnej zabawy. Z chęcią brały udział w andrzejkowych wróżbach, grach zespołowych, tańcach, a nawet wspólnym śpiewaniu i wykonywaniu ćwiczeń. Zaprosiłam dzieci do mojego bajkowego świata. Tylko tym razem, w tym bajkowym świecie, było bardzo dużo magii. Zaprosiłam dzieci na bal andrzejkowy, z racji tego, że za kilka dni właśnie mamy Andrzejki. I dzięki temu mogłam połączyć to w jedną fajną całość i troszeczkę dzieciom powróżyć moją magiczną różdżką, ale też przemycić dużo zabawy, uśmiechu, humoru, dużo piosenek, dużo zabaw ruchowych. Chciałam też przemycić im, że ruch to zdrowie, że warto wierzyć w marzenia, że jeśli chcemy coś osiągnąć, to po prostu ta wiara w to, taka szczera, prosto z serca, nam w tym pomoże. Poza kreatywnie spędzonym czasem chodziło też o to, by otwarcie porozmawiać o towarzyszących nam na co dzień emocjach, takich jak wstyd czy nieśmiałość, a także o odmienności. Zatem nie bez powodu w spotkaniu poza bajkowymi Smerfetką i Elzą pojawiła się także słynąca z odmienności kaczka dziwaczka, czy często spotykany wstydzioszek. Na niego prowadząca na szczęście też miała sposób. Dzieciaczki na początku się wstydzą. Dorośli też, każdy się krępuje, dlatego zawsze rozpoczynam taką moją piosenką przywitalną, gdzie wyganiamy wspólnie wstydzioszka, żeby on sobie poszedł. I już zauważam po tej piosence, po drugiej, a już po trzeciej, że już tego wstydziocha nie ma i każdy bawi się już tak swobodnie. Jak przyznała pomysłodawczyni imprezy, ta nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc i wsparcie kilku osób. Pomogli mi moi ukochani przyjaciele, między innymi nasz tutaj koźlenicki weterynarz Olek Fikus, który zadbał o wszelkie sprawy techniczne, o wszelkie moje, o cały mój repertuar. Poświęcił swój czas i po prostu pomógł mi w realizacji tego przedsięwzięcia. Są też przyjaciele ze Stowarzyszenia Trochę Popkultury, do którego sama należę, między innymi Piotrek Mizak. Dzięki niemu mogłam dzieciom właśnie wydrukować fajne, kolorowe wróżby. Są też przyjaciele tacy jak Kasia Fijołek, czy nasz tutaj prezes kawiarni Mundek, który dał nam czas w kalendarzu, dał nam miejsce i powiedział jedno: działajcie. Bal andrzejkowy zorganizowano we współpracy ze spółdzielnią socjalną Przystanek Kozienice. Pani Milena zapewnia, że w głowie ma kolejne pomysły, które chce zrealizować w niedalekiej przyszłości. Zatem czekamy.